Witam serdecznie. Chciałbym przedstawić mój szalony projekt. Zrobiłem go przez godzinkę, dosłownie. Jest dolna donica, jest duża. Ona wewnętrzny wymiar miała 30 cm w koło, tak? I wysokość ponad 40 cm. Ona jest tak, obudowana w takie drewno. Na dole jest wycięty tak wylotek. Tak, jest wycięty. Elegancko. I teraz od góry nachodzi kolejna donica, która ma tutaj tak zrobioną wentylację i tak dalej, a ja będę tutaj kładł po prostu deskę, deseczkę położę, czy cokolwiek, tak? Teraz podnosimy tą moją doniczkę, ta doniczka pasuje na tą doniczkę, także pasuje, tak? I jest donica gniazdowa, tak? Tu będą pszczoły zimować i w ogóle dziura jest konkretna, nie? I tu mam napięte dwa mocno druty, które przechodzą przez dziurki do tego drewna, prawda? I na tych drutach jakoś tutaj będą te listewki, tak? Ja będę rój wpuszczał metodą na to, że przez wylotek jakoś go tutaj wpuszczę, tak? A tutaj one byle jak porobią mi te plastry na tych beleczkach. Ja tutaj położę szmatkę. One porobią tam na dole byle jak jakoś te plastry sobie po swojemu. Chodzi o to, że ja później tą szmatkę będę mógł oderwać, tak? Będę mógł sobie oderwać i w tym momencie, jak tu pod tym, nie? Kapeluszem moim, to będzie po prostu, że tam będę mógł zrobić kwas, że będę mógł je okwasić i nawet, że będę dawał mniej tego kwasu, na przykład 50 ml tylko, na przykład, tak? Na strzał, żeby właśnie nie za mocno ich też nie gazować może. No nie wiem, zobaczymy, no będziemy się bawić. Ja osobiście mam na pasiece pszczoły, które miały wylotki mniejsze, bo po prostu stare ule i one sobie jakoś poradziły z tym kwasem i ja nie widzę, żeby z nimi coś się działo, po prostu było usilniejsze wentylowanie, tak? No dobra, no i mam takie coś, tu będzie taki bajer i tu jak ten kwas to też u góry będzie ten, nie? Wiał sobie wiaterek, więc to będzie wszystko przebywało się, a na zimę po prostu, że one będą siedzieć na tym, tędy będą sobie karmione, czy na przykład słoik będę kładł tutaj już nawet do góry nogami z zewnątrz, bo ja ten ul nie będę miał daszka, nic, po prostu postawię go gdzieś pod dachem, tak? Gdzieś będzie stał pod dachem. No i wiadomo, z tego będą się sypać roje. Z tego będą się sypać roje okropnie. Okropnie, tak? Ale to nic. To ja będę po prostu, zrobię sobie kilka uli. Tak po prostu z niczego, że jak już będę miał za dużo pszczół w tym roku, to będę sypał do czegoś takiego i będę tylko robił ten kwas i zakarmiał i po prostu jak będą mi się roić za kolejny rok, no to nic. No to ja właśnie chciałbym, żeby się chciały roić, a na wiosnę to po prostu w tej czapce, w tym, być może one zrobią sobie miodnie, tak? Zrobię sobie miodnie tutaj, a później będę mógł oderwać tą miodnię i te plastry jakoś powycinać, nie? Że będę miał po prostu jakieś tam plastry. No, nie? A w razie czego to taki ul też można, no różne rzeczy można z tym robić, ale ja po prostu, jeśli już w tym roku będzie dużo pszczół, no to będę, nie? Mam już takie coś, mam jeszcze beczkę do zrobienia, mam dwie barcie przecież, więc kilka takich dziwolągów będę miał, słuchajcie, na pasiece, co będziemy mogli po prostu, no to będzie się tak działo, nie, samo dziko, ale po prostu, no, nakłonił mnie ten motyw rójek, tak, że jakaś część mojej pasieki będę miał na rojach i jeśli takie coś mi się zacznie sypać, z tego roja jeden, drugi, trzeci, czwarty, to ja po prostu będę to sypywał do jednego ula. Do jednego ula, nie? I te pszczoły mi i tak przyniosą miód w tym nowym ulu, który już będę miał na ramkach, tak? A w tym roku na przykład, no Ewelina nie będzie wiedziała, o co chodzi, to wsypię do nich, tak, nie? I będzie, nie? Będzie śmiesznie i naprawdę zrobiłem to zrobiłem wszystko piłą, nie? Już miałem deski wcześniej pocięte właśnie ze świerka piłą i to będzie jakoś stało, nie? Pod dachem. Będzie śmieszny ulik, tak? I on tymi wymiarami w miarę pasuje. Jeśli po prostu jesteśmy śmieciarzami trochę, to na tych śmietnikach, tych doniczek różnego typu jesteśmy w stanie trochę znaleźć, więc można stworzyć sobie taki ul półkopulasty, coś takiego, ale właśnie w motywie, że zrobimy te pszczółki tutaj w kwasie, nie? No i tyle. One tutaj za ogromne nie będą, ale to będzie się właśnie roić, nie? Będę miał dużo rójek. Od razu będę miał rójki jakieś, tak? No i one na wiosnę jeszcze zbudują tą całą górę, nie? Więc tak liczę na to, nie? I że będą miały tam jakąś miodnię czy coś i to będzie i tak dość duży ul, nie? Taki, ale no wiadomo, że to będzie już na takim czymś metoda
Rojowa, tak? No tak, i to by było to wszystko, słuchajcie, i życzę miłego dnia.